Szanowni Państwo, to jest telewizja Starnowa, program Dudzik Lokalnie. Ja nazywam się Kazimierz Dudzik. Mamy lato, jest gorąco, jest upalnie, jest burzowo, ale mam w studio dzisiaj znakomitego gościa, jak zwykle zresztą. Człowiek, w którym zakochała się Małopolska, z wzajemnością, wydaje mi się zresztą za chwilę o tym porozmawiamy. Był burmistrzem, był starostą, był posłem, zarządzał małopolskimi autobusami, ma pasję artystyczną, zajmuje się winną latoroślą, czyli odbudową tego, co było tradycją na Pogórzu. Jednym słowem, tak jak mówił jeden mój znajomy, człowiek bardzo wielu talentów. Drodzy Państwo, moim gościem jest dr Michał Wojtkiewicz. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, czy mam pytania do Pana? A chciałem tylko sprostować, ja się zakochałem w Małopolsce. Z wzajemnością. Ale wolałbym, żeby się zakochały Małopolanki we mnie. No to macie taką szansę teraz, drogie panie. No to dobrze, to Wrocław czy Tarnów? Myślę, że jedno i drugie jest piękne. Wrocław to ta moja młodość, uczelnia, wspaniali ludzie też. Mentalność zupełnie inna niż Małopolska. Nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że takie są różnice w mentalności tych ludzi, bo tam głównie przyjechali ludzie ze wschodu, z Wileńszczyzny, z Lwowskiego. To byli zupełnie też inna mentalność ludzi niż tu w Galicji i to się dawało odczuć, szczególnie Kraków, gdzie też przebywałem na różnych spotkaniach z Krakowie, więc musiałem się długo tego w jakimś stopniu do tego wszystkiego przyzwyczaić. Solidność jest to bardzo ważna tutaj tych ludzi, bardzo ważna i takie poczucie obowiązku to jest, cechuje tutaj tą Galicję, Małopolskę. No tak, a drugie pytanie, jeśli Pan pozwoli, samochód czy motor? Dla przyjemności to motor, a najlepiej to samolot. Tak? Jest w planie? Nie, już żona mi wybiła dawno z głowy, bo kiedyś wziąłem ją na taki lot. No i coś mi odbiło i zacząłem trochę coś za bardzo odbijać. Więc jak wysiadła, powiedziała, że to jest ostatni mój rad. No dobrze. To jeszcze jedno pytanie z tych moich trzech, które trzymałem dla pana doktora, a mianowicie cydr czy wino? Myślę, że w umiarkowanie każdy może pić to, co lubi, ale wszedłem w tą winiarnię, bo dostałem wino. Nawet nie wiedziałem, co to za wino jest, ale jak spróbowałem, było bardzo dobre od pana Chryka, tutaj takiego winiarza znanego. Powiedział mi, że to jest właśnie winorośli, która u niego rośnie. I do pewnego stopnia nie wierzyłem i dlatego założyłem sobie taką niedużą winicę, by spróbować, czy to jest prawdziwe. No i rzeczywiście to jest, okazało się, że to wspaniała rzecz. No i rozwinęłem to dalej, ale to robię z pasją, jako bardzo takie przyjemne, bo lubię po prostu pracować na tej winicy. Ale doszły mnie takie słuchy kiedyś, że pańskimi produktami delektuje się jedna z najważniejszych postaci w polskiej polityce. Czy to prawda? Tak było. Aha. Tak było, czy jest dalej? No dalej nie jest, no bo już nie jestem w Sejmie. Aha. Czyli przydałby się ten samolot. ale tak. Zrobiłem takie degustacje, dwie w Sejmie, byli wszyscy zachwyceni, zacząłem opowiadać o tych, sprowadziłem z całej Polski winiarzy i zacząłem też opowiadać o winie, o tradycji, o piciu tego wina, więc do pewnego stopnia tą kulturę picia wina tak chciałem wprowadzić, no bo u nas raczej nie było popularne to wino, raczej dawniej, za czasów jeszcze komuny, no to patykiem pisane, zachwycali się nie wszyscy, no ale też było popularne bardzo. No było, bo kopało. No ale zahaczyliśmy o tamte czasy. Nie tak dawno, w czerwcu, 4 czerwca obchodziliśmy 35. rocznicę przełomu demokratycznego w Polsce.
bez którego nie byłoby i odrodzenia winiarni i w ogóle wielu rzeczy nie byłoby. Jakoś tak te obchody tak przeszły sobie cichaczem, chociaż aura sprzyjała, bo wtedy 35 lat temu było upalnie i gorąco, w tym roku też tak. Dlaczego to się tak dzieje? Ja myślę, że to do pewnego stopnia jest tłumione, bo to mimo wszystko trzeba by było pokazywać tą historię, ten przełom. To jest bardzo ważne. W tym czasie byśmy wszyscy żyli tymi wolnymi wyborami, chociaż one historia też pokaże, ale my, przeciętni ludzie, to byli zachwycnięci tym, że mamy wolne wybory i wszyscy szliśmy do tych wyborów. A to do końca tak nie było, bo to wszystko było sterowane, jeżeli chodzi o to, że chociaż wygraliśmy tą część, którą myśmy mieli do dyspozycji, ale ta druga część była tak duża, mocna, że nie można było po prostu prowadzić w sposób taki demokratyczny wszystkich zmian, jakie powinny być, co skutkowało na te dziesięciolecia. Które obecnie robią. Przypomnijmy młodzieży, że wolne wybory to były do Senatu. Wtedy po raz pierwszy od dekad. Natomiast do Sejmu to były takie koncesjonowane, takie 30 do 70, tak? Tak, i dlatego Senat nie miał na tyle władzy, że mógł wprowadzać ustawy i być te ustawy wchodziły w życie, bo zawsze powracało to do Sejmu, a tam była ta większość już nie wolnych, no można powiedzieć, ustawiona była. I dlatego te wszystkie zmiany, one pokutują do dzisiaj, jakie były. To przede wszystkim związane jest z prywatyzacją. To jest bardzo istotna sprawa. W ten czas za czapkę śliwek, można powiedzieć, wspaniałe zakłady pracy zostały sprzedawane lub upadały, piecze nad tym przejmowali potomkowie rodziny tych, którzy byli w PRL-u wysoko postawieni, jak również to było sprzedawane, tak jak powiedziałem, za czapkę śliwek i ten proces przez następne 10 lat był trudny. Może ci ludzie, którzy w tym czasie prowadzili swoją działalność, pracowali, to wiedzą, jakie były potężne zmiany, jak pieniądz wartość tracił, jak to wszystko się zmieniało. To było, no można powiedzieć, sytuacja bardzo trudna dla niektórych. Jedni zbogacili się bardzo, a inni po prostu upadali przeciwko. Panie doktorze, kiedyś pewien profesor powiedział mi tak, że to były czasy, kiedy naród polski już był tak zmęczony, skołowany wszystkim, że położył się na stole operacyjnym i powiedział chirurgowi, rób co chcesz. Myślę, że to jest taka kwintesencja tego wszystkiego, bo wszyscy mieliśmy naprawdę dosyć. Ja tylko chcę przypomnieć, że na przykład w czasie stanu wojennego w latach 80. miasta zupełnie inaczej żyły niż wieś. W mieście po prostu no, na tych starych filmach czasami można zobaczyć, jak puste sklepy. To jest niewyobrażalne dzisiaj dla młodzieży, że sklep jest i nic w tym sklepie nie ma. Po mięso, czy ja tylko przykład, kiedy święta były po 10 jaj, to trzeba było stać 10 godzin, czyli jedno jajko się jedną godzinę. Na godzinę. A pamięta pan takie powiedzenie o cwaniaku, czyli jedynej wędlinie, która nie dała się wywieźć na wschód? To... Tak się zastanawiam, przecież było to rolnictwo bardzo, tak. Trzeba powiedzieć, każda miedza była wykorzystana, była potężna też produkcja, a myśmy w ogóle głodowali. Miasto było naprawdę głodowało. Ja przyjeżdżałem do Tuchowa, no bo tu miałem rodzinę, no to tego prosiaka się zabiło i do Malucha wsadzałem i jechał do Wrocławia. Jak przywoziłem do Wrocławia... Autostrady nie było. Jaka nie to było, to się jechało, no już nie chcę mówić ile godzin, ale jak przywoziłem do... bo mieszkałem w bloku, no to zapach się rozchodził po całej klatce schodowej, to wszyscy prawie sąsiedzi przychodzili, co ty masz i jak to wygląda to wszystko i zaczynała się balanga. No nie chcę tu mówić, bo taki płyn się toczyło,
Dodatkowo Nie to będziemy o tym mówić, ale to, nie. że pan doktor za młodego był niezłym ziółkiem, świadczy to, że prymasowi skopał auto chyba. No może nie tak. Nie tak było? Nie Ale tak jak to było. było? Byłem w Solidarności Walczącej i pomagaliśmy ludziom. No i z Wrocławia, ponieważ miałem mikrobusa Volkswagena, jeździłem do Warszawy po to, żeby zbierać różnego rodzaju no tą pomoc. Przede wszystkim to była odzież, czasami jakieś tam były z jedzeniem, ale głównie to tak generalnie można powiedzieć, że odzież lub coś tam jeszcze dodatkowego. Tak. No i w tym mikrobusie to wszystko się mieściło i z powrotem trzeba było jechać i trzeba było też przyjechać tak, żeby cię nie złapali, no bo zaraz mogli coś tam wyciągnąć i nie wiadomo co i mamy z tego tytułu przykrości. No i jak byłem u Ruszulanek w Warszawie, to tam zawsze przyjeżdżał kardynał jeden, drugi, stamtąd gdzie się udawali dalej na tym, no i tak stoi obok mojego tego mikrobusa, mikrobusa kultowego. Opel czarny i facet podchodzi do mojego samochodu i kopie w opony. No to ja patrzę na niego, no to podszedłem do tego Opla i też go kopnęłem. No i zaczęła, coś. I tak się zaczęła nasza rozmowa. Okazało się, że to był kierowca kardynała Wojtyły. Potem no już kwestia, dużo mi opowiadał na temat kardynała, to wszystko, co się odbywało w trakcie, w kwestii tej, kiedy już jechał na konklawę, więc naprawdę bardzo ciekawe rzeczy i to była wspaniała rzecz, że mogłem z taką osobą porozmawiać, ciekawostki, które no, nikt nie wiedział i nikt nie wie, a ja to trochę zdradziłem raz, drugi na ten temat. No i widzą Państwo, to nawet nie prymasa, tylko papieża sobie pozwolił pan doktor pokopać auto, no ale to... Byłego. Byłego. To znaczy nie byłego papieża, przyszłego. Przyszłego papieża wtedy. Ale bardzo pan się przyjaźnił z przyjacielem papieża, który przez papieża Karola Wojtyłę nazywany był szaleńcem Bożym. Wie pan, o kim mówię? No tak, Jan Góra, wspaniały człowiek. Muszę powiedzieć, tutaj podkreślić, że duże zasługi tej jamnej to miał mój kolega Stanisław Chrobak, gdzie przeznaczył te tereny pod jamną. To była wspaniała rzecz i tam się rozwinęło to duszpasterstwo akademickie Jana Góry. Wspaniały człowiek, otwarty, z otwartym sercem. No i też było ciekawe nasze spotkanie, nawet takie dosyć kontrowersyjne, kiedy przyjechałem z otwartym sercem, a ten do mnie mówi: a po co pan tu przyjechał, co pan tu robi? No i musiałem kilka słów powiedzieć też do pewnego stopnia ostro, no i potem żeśmy się tak... A pan był wtedy starostą? W ten czas chyba byłem starostą. No, ale to takie ostre wejście było. Ostre wejście było i zaprzyjaźniliśmy się, co też tutaj w tej książce opisałem. No właśnie. Drodzy Państwo, Przestrzeń mrowiska. Mój gość to jest gość wybitny. Piszą o nim książki. Nie piszą, tylko to była moja taka. No, z Michałem Wojtkiewiczem rozmawia Krzysztofa Bigiurków. Tak? I to jest ten Sejm taki pokręcony w tym czasie, gdzie się to wszystko, języki nasze w Sejmie do tej pory łamią. A można jeszcze nabyć? Można, oczywiście, jak najbardziej, to, może zrobimy tutaj, że jak ktoś jakiś konkurs ogłosi pan, to ja te książki jeszcze mam parę, to więc można... Dobrze, to... no to już kto był pierwszym burmistrzem w Zakliczynie? Nie. To odgadnie, to ma książkę, no. Tak? No nie, nie, to komu skopał samochód doktor Wojtkiewicz? To słuchajcie naszej rozmowy. Nie róbcie takich numerów. Nie? A z dedykacją będzie, tak? Z dedykacją mamy... No, niech będzie. No dobrze. No bo to był Wrocław. Była ta działalność opozycyjna, konspiracyjna. Później przyszedł czas formowania się demokratycznych władz. I przyjechał młody, energiczny, zapalony doktor z Wrocławia do Tuchowa. Ludzie zobaczyli, wybrali na burmistrza. To znaczy, fajnie to poszło szybko. To było nawet nie z własnej woli, bo mnie po prostu dostawałem paszport i powiedzieli mi, no nie chcę po prostu, tam, tam je, wyjeżdżaj, ale za granicę. Więc ja powiedziałem, to wy sobie wyjeżdżajcie i wyjechałem do Tuchowa, bo w zasadzie
w sumie już nie miałem takiego życia dobrego, żadnego życia na uczelni, no bo tam już była sytuacja bez przerwy, inwigilacja i różnego rodzaju sytuacje. Czas w zasadzie wszystko leczy, bo w jakimś stopniu tak zamazuje te trudne czasy i to może dobrze w tym wszystkim, bo nie pamiętamy tych, to znaczy pamiętamy, tylko jakoś się tak... Nie chcemy o tych przykrych... Nie chcę wspominać, bo naprawdę to była bardzo trudna sytuacja. Jak przyjechałem do Tuchowa, no to też taka sytuacja, no człowiek był zawsze nabuzowany, działał w tych związkach solidarnościowych, no to jak było zebranie w klasztorze z rolnikami, z ludźmi, no to tam zacząłem pierwszy coś tam za dużo pyskować. No i opowiadać o tym wszystkim, o przemianach, nie siedźcie tutaj, to trzeba to wziąć udział w tym wszystkim. No i niedługo nastąpiła ta właśnie ten okres przełomu, no i... Odbudowywania samorządu. Od samorządu, tak? No i pewnego dnia przychodzi jeden w ten czas pan Szabiński, jeszcze z księdzem, z pasterzem rolników, no i zaczynają mówić, ty, żebym został burmistrzem Tuchowa. A ja od razu myślę sobie, jak koło mnie nie było drogi, to zostanę. To myślę sobie, nie. To myślę sobie, jak wtedy go nowego burmistrza dorwie, to mu tam pokaże, żeby mi tu zaraz tą drogę musiał zrobić. No, niestety sam zostałem wybrany tym burmistrzem. To był piękny okres, muszę powiedzieć, jeden z najpiękniejszych. I tak się dziwię, że w tak krótkim czasie tak wiele można było zrobić, ale to była... Spontaniczne działanie, bardzo mocne, bardzo po prostu z każdego dnia coś przynosiło, bo to tak i ratusz, który był w ruinie, że odbudowałem, jak rynek cały do dzisiaj pięknie, oczyszczalnie ścieków, kanalizacja, dom kultury, więc jak sobie pomyślę dzisiaj, ile się tego zrobiło, to naprawdę bardzo dużo. Szkoda, że nie zostało jeszcze wybudowane ten basen, bo słyszę, no chciałem to zrobić jako już poseł, dać pieniądze, bo były te pieniądze, tylko trzeba było dać mi projekt i były te pieniądze. I szkoda, że to nie zostało. Wie pan, panie doktorze, bo wtedy, kiedy pan był burmistrzem, to było niby mało pieniędzy, ale też mało biurokracji było. Myślę, że tak. Ja sam nawet nie wiem, jak to wszystko, skąd te pieniądze, gdzie się jeździło. Tu daj mi te pieniądze, tam gdzieś do tego. I tak gdzieś szło. Nawet jak byłem w Watykanie, spotkałem, mag nam zamknęli i nie mieliśmy w ogóle żadnych pieniędzy. A w ten czas tym szefem była pani ta, co tym... prezydentem Warszawy i w Watykanie się z nią spotkałem i na takim przyjęciu, no i a pan kogo reprezentuje do mnie? A ja mówię Republikę Tuchowską. No tak. Na takiej zasadzie jest ta rozmowa z to panią... To później ojciec Jan nazwał Jamną Republika Dominikana, tak? I na takiej zasadzie i była pani premier Suchocka w ten czas, no i jakoś się udało odblokować te pieniądze, no i z powrotem te pieniądze były, ale to tylko nam to odblokowali. No ale docenili pana, bo kolejna reforma, czyli utworzenie powiatów i co? I Michał Wojtkiewicz zostaje pierwszym starostą powiatu tarnowskiego. Ja myślę, że starostą, nie starostą, tylko burmistrzem zostałem dlatego, że się wszyscy bali, bo nie wiedzieli, co jeszcze dalej będzie, to prawdopodobnie tak na tym. A tutaj to w jakimś stopniu już, no moja ta działalność była na tyle może znana, może doceniona, że rzeczywiście zostałem starostą. To też był piękny czas, w ogóle każdy jeden. Uważam, bo trzeba zawsze widzieć tą przestrzeń, umieć to wszystko, umieć zagospodarować i nie patrzeć tego, ile mam pieniędzy, tylko co chcę zrobić i zarazić. Jedną, drugą, trzecią całe otoczenie, to wtedy jest to wszystko pięknie idzie
i nie ma z tym problemu. Ale niespokojna z pana dusza jest, bo tak trochę pobył tym starostą, założył powiat, no bo trzeba było budować strukturę od początku. No bo dlaczego i poszedł do Sejmu. Dlaczego poszedłem? Bo mnie te przepisy cholerne przeszkadzały. Nie się, lubi pan tych takich. Jak poszedłem do myślę sobie, pójdę do Sejmu, to wezmę, pozmieniam to i żeby to było łatwo, to wszystko szło. Udało się? No, do tej pory. Do tej pory. To tylko powiem taką anegdotę, jeżeli mamy czas. No, mamy przecież. Dostałem te wszystkie głosowania ustawy, no to każdą ustawę chciałem przeczytać, zobaczyć, co jest, bo jak głosuję. Ale ambitny. To tyle było. Tak. To się zaczęli ze mnie śmiać. Mówi, co ty po nocach siedzisz na tego, masz tu ściągę i będziesz wiedział, jak masz głosować. No więc ta rzeczywistość zupełnie była inna, ale w tym czasie siedziałem obok pani na przyszłej pani premier Beaty Szydło, bardzo przyjemnie nam się rozmawiało, tylko że ja dalej siedziałem dalej w ławkach, a ona została premierem, no i to takie są losy nasze. Ale chciałby pan jeszcze premierem zostać, nie, czy to tak nie. Już na nie? Razie. Czy bardziej pasja artystyczna, maluje pan? Nie, w ogóle, to znaczy nigdy się nawet nie zastanawiałem, tylko uważam, że nie ma państw biednych, tylko są źle zarządzane. To jest tak. Prawda, absolutnie. To nie zależy, głównie też zależy od bogactwa, ale to bogactwo można zupełnie przepuścić. Tak jak w domu mamy dobre gospodarzenie, jest dobry gospodarz, to gospodarstwo rośnie. A jeżeli ktoś nie umie zarządzać, nie umie, to podupada. To podupada. To jest dzisiaj takie proste, a takie trudne do zrobienia. No to prawda? Proszę zobaczyć 8 lat, jak lubię jeździć teraz właśnie między innymi motorem po tych wioskach, po tym. Po prostu coś pięknego. To jest niewyobrażalny postęp, który zrobiliśmy przez ostatnie lata. I to nie tylko w sensie takiego. Szkoda, że mentalnie troszeczkę żeśmy nie dorośli, ale jeżeli chodzi o pieniądze, o dobrobyt, to po prostu to jest potężna zmiana. Zdecydowanie. Niektórzy mówią złoty wiek. Złoty wiek, absolutnie. To jest niewyobrażalne. Panie doktorze, a gdzie pan wypoczywa tego lata? Gdzie wypoczywam? Gdzie tam gdzieś się wybiera? Gdzieś tam w ogródku. W ogródku? W ogródku na winnicy. Aha, miłość pierwsza. Namaluje nie pan wiem coś? Jeszcze. Nie, jeszcze nie wiem, gdzie się wybieram, bo córka wyjeżdża, to ja mam teraz się psem opiekować i gospodarstwem. No i wszystko to takie, na głowie, nie? No wszystko na głowie. To tak. No ale jest motor, nie? Motor są jest, te wycieczki tak, po okolicy, także... Tak, czasami do Zakliczyna dojadę też. Tak, do Tarnowa też czasami. Do Tarnowa też. To. Miło nam się rozmawia, a ponieważ mamy tematów jeszcze sporo do omówienia, nie tylko tych związanych z samochodem, oponami, z tym jak się zostawało burmistrzem w czasach romantycznych, to my się tak umówimy na jesień może. Dobrze? Dobrze. No to teraz się pożegnamy ze słuchaczami i proszę, ostatnie słowo należy do pana doktora. Tak jak powiedziałem, czas leczy wszystko, ale niech nie leczy miłości do ojczyzny. Piękna puenta, dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.